Ja pierdolę, kurwa mać, drugi raz się za to biorę. OBS mi się nie dość, że zjebał, to jeszcze ten. To jeszcze wcześniej, jak odpaliłem, liłem pierwszy materiał dowodowy na tę teorię, to postanowiło się zerwać nagrywanie. Co najfajniejsze, że chyba coś internet wyjął, nie? Hackerbonzo tu zaraz będzie. Zaraz mi skakuje płytę główną i mi ją spali. Dobra, ale mniejsza. Dobra, dzisiaj to będzie ogólnie odskocznia i remake takiego starego gówna, co mi zalegał na dysku, ale nie byłem z niego dumny i go usunąłem. Tu już mam trochę dowodu, jak widać, dowodowego. Kurwa, zabrzmiał jak płyn chodnikowy. Ale no. Już tutaj trochę mam coś przygotowanego. I co, i chyba nie muszę kontynuować mojego bezsensownego monologu, co bardziej. Bardziej tam słychać i podobne rzeczy niż jakiekolwiek słowa. Ale to się z całym siebie szkaluje, no kurwa mać. Zresztą, wracając, bo kurna ja się biorę za to jak nie wiem, jak za cośkolwiek sensownego. Czy to kurwa w ogóle. Tak, czy dom na szkolnej 17 jest nawiedzony? To raczej. Czy dom na ulicy Szkolnej 14 w Białymstoku jest nawiedzony? Kurwa, pod tytuł dalej zajebisty. Po to, że jedno to samo, ale niech będzie. Nie oceniajmy książki po okładce. Kontynuując. Niemal każdy Polak w 2006 roku zetknął się ze sylwetką kondomowicza. Prosty, niewykształcony człowiek z elementarnymi brakami w wysławianiu się. Wykształceniem zawodowym oraz możliwymi, aczkolwiek niezdiagnozowanymi problemami psychicznymi. Szybko zyskał ogólnonarodową sławę jako kandydat Komitetu Wyborców Podlasia XXI wieku. Komitetu Wyborczego Wyborców. A, na, kurwa, jedno to są. Na prezydenta miasta Białegostoku. Oczywiście przegrał sromotnie, ale jego sława, chociaż w mniejszym stopniu, trwa do dziś. No, chociaż. Trwa w mniejszym stopniu, no. W tym momencie to nam chyba. Nie, w nocy to była taka pierdut, teraz to latek się to spierdoliły i w zasadzie niczego bez tego, bez majora to wszystko schodzi na psy. Ale mniejsza. Ta teoria z swoją drogą chyba 2018, bo to taki był najstarszy komentarz, jaki tu pod tym znalazłem, więc no uznajmy, że 2017 czy kurwa. Nie, 18. 18. Słuchajmy. Te 18. Mariusz Słodowski wstał z grobu. Tutaj to no, cytat i ktoś może sobie przeczytać i zastopować. To później. Nie będę może się na ten komentarz powoływał, bo sam nie wiem jak wtedy wyglądał rynek nieruchomości, ale. Ale no. Takie coś wspomnę o tej Ruderze. Wracając. Profesjonalnymi youtuberami Krzysztof stara się być otwarty dla swoich widzów pod wpływem alkoholu za odpowiednią ilością. Pieniędzy przelanych na jacho to konto to lub za określoną zawartość paczki bożej jest w stanie zszargać imię własnej mamusi, paradując ją lub skompromitować się, nieudolnie próbując naśladować gwiazdy rocka. A, czytaj łękę zero kontrolowy, więc nie będę tego puszczać, bo nie wiem, bo lateksy lubią za mordę Majorka czy Konona ma, no, gonić. Chociaż nawet rodzi się pytanie, czy wiedzą, czy taki ktoś jak ja istnieje, więc no, jakby chwilowy jest nietykalny. Wracając, ja się dodałem gwiazdy rocka, jednak. Jest jednak jedna rzecz, której jej za żadne świętości Konowicz nie zrobi. Nie zgodzi się na wjazd na chat, chociaż na małżeńską rezydencję. Używa tylko jednego pokoju kuchni i za rzadko kibla. Z reszty pomieszczeń, jakie może użytkować, nie korzysta. Dlatego właśnie leży dom na szkolnictwie, się może być nawiedzony. Pierwsza rzecz, przy której mi się to wcześniej urwało, nie wiem, czy to się nagra. Więc to tutaj kapitanem bombą i Meksykanie, ekologiki, jakie jest twoje prawdziwe oblicze? Niepokrzykiwany. Meksykanem. No i robimy wjazd na chatę do pana Kononowicza. No nie zgodził się, no. W ogóle.
ożywimy Szczochopiję. Czyli to nie Nero. No, jakieś pieski, zobaczymy co tam jest dalej. Będzie parę pytań, parę odpowiedzi i jakoś to pójdzie. Oczywiście pierdolnik. Już wtedy obecny, to 5 lat temu. Coś tam. A, to jest wejście. I tam się kierujemy. Spójrzmy. Dzień dobry. O, jakieś rosyjskie wojsko. A co tu panowie robią? Bo wjazd jest ochrona. Wjazd na chatę robimy. O. Proszę się odezwać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiedzie, robimy wjazd na chatę, czyli będziemy oglądać pana dom, a potem będziemy z panem rozmawiać. Bardzo proszę. No, proszę zapraszać, proszę, proszę pokazać. Ja tu o taką mieszkam, o. Odleży natura. Powoli, spokojnie. A co jest za tymi drzwiami? A tam nie można zaglądać, szanowny panie. Nie można? Tak, to jest tajne. Nie, tam nie można. To jest tajne. No. To chyba kibel jest, czy gabinet. I proszę bardzo. Ja czyli ma pan tylko w sumie jeden pokój. I tam jeszcze jest. Jeszcze jest jeden pokój, ale... No to proszę mi pokazać. A tam też nie można... Też nie można wejść? To gdzie można wchodzić? Pokażę. Zaraz wezmę klucz. Dobrze. Nie można tam, nie można wszak. No już tylko jeden pokój, ale fakt faktem... Gdzie moja opinia? Ładny, 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 malowidła. Oto mamusia namalowała moja. No proszę bardzo. Aż przybliżę. Wspaniałe. O, tu. Ziemny pokój, proszę bardzo. Jest. No nie... No raz pokazywany. Dwa razy, przepraszam bardzo. Ten film chyba to była Tarantula i ten. I ten drugi. Dobra, wracając. Był wjazd na chatę, moi drodzy foliarze. Było. Jakbym tu jeszcze kurwa przewinął jeszcze bardziej ten filmik z tym, to ten. Dobra, tutaj coś Konon. Tak pierdoli, ale ten. Konon zawsze śpi przy zapalonym świetle, ewentualnie lampce. Coś musi go przerażać, jeżeli nie jest w stanie zasnąć w ciemności. Kurwa macie. Ledwo co obaliłem pierwsze jeszcze z słowa wstępu, a tu kolejny kurwa. Wiesz co, oficjalnie moi drodzy foliarze, którzy to pisali, to można uznać każdą chatę każdego gościa, który śpi przy zapalonej lampce, za nawiedzoną. No to kurwa, nie wiem, kojarzę, że ludzie co miejscami wolą spać przy zapalonym świetle, to trochę tam jest. Czy mają tam lampkę nocną. No i co, no i... Czy to coś ten? Po raz wolą przy tym spać. I ten, ja my w dupie to mam, czy ten, czy to jakby jakieś moralno, niemoralne, czy to jakąś rako, kurwa. Po prostu. No a co, nie, jeżeli nie jest w stanie zasnąć w ciemności. No cóż. Chociaż kurwa, miesiąc to serio, to było ciemno na szkolnej, więc no do tego. Znaczy, na pewno... Zawsze używaj tej lampki, nie wiem. Powiem tyle, odleży na tor jak to odleży na tor. Może im się nawet nie chce mi sobie gasić światła, ale no. Chodzi za ścianą swojego pokoju, Krzysztof ma jeszcze większe pomieszczenie. Nie udostępnia go majorowi do spania. W rezultacie panowie gnieżą się w jednym pokoju. Wnętrze tego tajemniczego lokum Krzysztof pokazał tylko na jednym filmiku. Było tam mnóstwo śmieci i mebli, jednak nie byłoby problemu, wyniesie jedną ze szaf, a na jej miejscu ulokować rycze majora, widać obu panom jest bezpieczniej z dyśpią vis-a-vis. Wiesz co? Normalnie to chyba bym powiedział, że po prostu im się nie chce. Po prostu. Tam za tym zimnym pokojem to... Wiesz co, pewno się majorowi komuś po prostu nie chciało i raczej nie będzie się chciał nawet obecnemu Tomeczkowi przystawiać tej wersalki tam i usprzątywać tego, że tak to powiem, składziku magazynu pierdolonego wręcz. I co? O, a tu murzynka i cudzy.
Robię screenshoty dla tego, dla bossera. Przewijać, żeby było. Ale wracając. Chciałem wystawić z ciebie. Mówię, to przecież jeszcze zostało ze czasów tego Bogumiła i Leonardo, nie? To przecież kurna. No, jakby to powiedzieć. No. Kanon to jest znane ze swojego lenistwa, nie pracowania od 20 chyba tam kurna już 6 czy 7 lat. A poza tym to co? A poza tym, no kurwa, zimny pokój. Skądś to chyba ma swoją nazwę. Słyszałem, że ponoć tam nawet do końca ogrzewanie nie dociera i może też to jest powód, że po prostu co będą na zimę przystawiać Bridge Majora, nie? Chcecie z zimnego do normalnego, do tego dziennego, że tak to powiem. Ogólnego, ogółem pokoja. No więc moje opinii to po prostu bardziej praktyka i nie, oraz lenistwo niż to, że się boją. Nie zawsze prezydent na pytania widzą o możliwe zobaczenia strychu, zawsze reaguje złością i dezapt. Robotą i niepokojem. Duchy, a może złotki rodziców i brata, jak i sekie kryje obym mi miejsce. I może naprawdę nie znamy oblicza Konana. No kurwa! No tu widać Benny i Leonarda, chyba już ładnie to tam się w grobowcu strychowym rozłożyła. O, tutaj widać, jak mogą zwłoki i inscenizacja wyglądać. Jeszcze kurwa lepszy. Ale no. Dobra, będzie. No tak serio. Skorzystam z YouTube'a. Strych Kononowicza. O proszę, nie udostępniam, proszę bardzo, wszystko. Widzicie to czy ja? No, dodaj dla was. Twojego ojca. Twojego... Nie. Jak ktoś chce sobie pooglądać, to chyba jest jeszcze jeden filmik. Ale no. Czekaj, w skrócie, no nie udostępniał, no nie, ale na pewno nawet ten kufer co tu jest, to chyba raz otwierał i tam po prostu była masa szmat i podobnych rzeczy. Jest jeszcze podnosz legenda, że pod tymi kartonami gdzieś między innymi napis Strasz, to się znajduje Leonardo, ale co ja tam wiem, nie, tym nie wiesz ten napis, pijesz moje opinii gówno, prawda. A tu robię znowu screenshot dla bossera, bo znowu można burzynka i tym razem są bytnicą. Może będzie miało co jemu tam... może postawi ten. Może w końcu postawi sztandar czerwony. Będzie bosserowo i całe te. A tam zwalające helikopter i palą ten statek, więc no. Drugi raz o tej murzynce powtarzam, robić dla bossera screenshoty chyba. Domu panuje, a ja czy co nie, opominamy jeden. Chociaż Krzysztof nie chodzi do kościoła, używała przez niego część domu, no i że to jest krzyżykami i świętymi obrazami. No że na Podlasiu ilość chałup jest jeszcze tego, że w dużej ilości chałup jest jeszcze tego typu porządek, ale stary krzyż stojący na stole budzi dziwny niepokój. No nie, wiecie co, powiem tyle. To moje opinii, krzyżeki i podobne rzeczy to po prostu Konon kupuje na zasadzie na pokaz. Patrzcie, jaki jestem katolik. Jest ono, tu o, proszę popatrzeć, a tu krzyż jest, a w ogóle to proszę ty majorowi nie dawać, bo on to jest narkoman i w ogóle całe te. Nie, Konon by tak nie powiedział, ale... Ja nie mówię Konona udawać jakoś... Major mi wychodzi, ale ten drugi jakoś nie. Wracając. No, moja opinia po prostu udawanie, że jest pobożny i tyle. To jest bardziej tego powód niż jakiś pierdut, że Konon niby się czegoś tam boi. Ale wracając. Wracając do teorii i do punktu numer 5. No bo panuje dziwny zapach stęchnizny. Czyżby zwłoki z podażarza na dobre się rozłożyły? No, rozłożyły się. Wiesz, już tam kurna... Kolonia mrówek i innego syfu się tam rozwinęła, wiesz? Już tam jest nowy ekosystem. Ale to kurwa serio. To jest chałupa drewniana, nie? Kiepsko dbana. Mydło tam nawet zgniło w pewnym momencie.
I co? I no właśnie. To tak kurwa jadę się dziwić, że ten, że. Po prostu to jest Archałupa z 37 roku, dbana przez samego Odwiedzinatora, mydło tam już zdążyło zgnić. Pewno tam kurwa pleść to, jakby zajrzeć za szafki, to tam już jest w zaawansowanym stopniu rozwoju. A co do reszty, to no kurna no. Pytałem, że jeszcze coś tam odleży na tor, a to zapomniał, że tak tu powiem, utylizować na czas jakieś kawałki mięsa, a to coś innego i no kurna, no normalnie mu pewno tam zalega gdzieś i gnije, że tak to powiem. A czy to są jego rodzice i cała zasadnicza rodzina razem z Euborodem? No, tego się nie przekonamy. Raczej w najbliższym czasie. Może będzie jakiś update tego. Że kiedy Krzysztof postanowi sobie kopnąć kalendarz i ktoś postanowi wejść na strych. A na strychu. No, ciała trzech osób, jedna kobieta, ta dwóch mężczyzn. Cóż. Punkt szósty, szanowni państwo, czy Krzysztof ma pani niczy strach przed ewentualnym brakiem osoby pilnującej domek? Gdy wjeżdża do Warszawy, nie zaproponował majorowi zwiedzenia stolicy. Słodowski musiał siedzieć i strzec z domu, szukać z niuchaniem pewno rozpuszczalnik, bo chyba to te wideo z FUFU to z tego okresu to były. Jeżeli byłyby tam kosztowności antyki, to i owszem, ale czy nie wydaje się dziwne, by ktoś stale musiał pilnować starej rozpadającej się tafty? No, moja opinii to jest bardziej takie. Po prostu konon boi się o swoją posiadłość, okej? To takie kurna. No jak nic tam nie ma wartościowego, to teoretycznie to dla niego to jest wartościowe i to jest sam fakt. No teraz już on miał w sensie tak, sam sobie zaproszył Meneli. To tam było zasadniczo na początku szkolnej, czy tutaj 2015 chyba. Ściągnął sobie Meneli jak to on. Wtedy to też odkładał na remont. No ale się dowiedział, że Konon ma gdzieś tam pochowaną dużą ilość gotówki. Zlali go, obili mu mordę, Jor uciekł. I normalnie moje opinii, patrząc po tym, ile Konon ma fobii, to po prostu takie zachowanie terytorialne, że się boi. A przy okazji Szczuglak się odpoczął wtedy na jakiś sposób. Że musiał mieć lepszą wiadomość w ogóle. Ale ten. Ale no ten. Cóż, na który to przyszło? 7M. Dobra, 7 punkt. Nawet redaktorzy ekonomii znają tyle pomieszczeń, ile kojarzą widzowie Krzysztofa. Nie puścili na poddasze swoich zaufanych redaktorów Krzysztofa Niemieckiego 2015. Jasny 17 od 2018 Jarosława Meksykana Andrzejewskiego. Gdzie tu kurwa? A, wiem, dobra, kupuję. Drugi z nich potwierdził, że. Te informacje na jednym ze streamów, które prowadziły po rozpadzie współpracy z Kononem. Ale czytanie po prostu normalnie ten. Nie puszcza niektórych pokojów ludzi. No kurwa, kiedy ta ma pierdolni syf, to pierwsze, a drugie to ma jak daje to takie zachowania, a co, coś może mi zniknąć, coś mogą mi ukraść. To jest moja opinia bardzo, bardzo prawdopodobne. Rodzice Konona byli do siebie niesamowicie podobni. Dowodem jest stare zdjęcie wiszące w nieużywanym pokoju. Przyczyny możliwe pokrewieństwo prowadziło do tragedii rodzinnej, które miało miejsce na szkolnej 17. Ja pierdolę, kurwa, mać tam. Szef! Tutaj odsyłam do kanału szefa sztabu, co zrobił już chyba. Coś propos Bogumiła Kononowicza i pani Leonardy. I powiem tyle. Pierwsze co. To co tam wisi u Konona, to jest tak zwany kolaż. To zasadnicze to jest. Że tak to powiem, parę zdjęć po Photoshopie tamtejszym. Złożony w jedno. I transmodyfikowany na zasadzie.
A tu miał ktoś bliznę, to ją usunięto, tu ktoś miał zmarszczkę, to odmłodzono i podobne rzeczy, więc no to tak. Tak jakby no podobni do siebie, no proszę państwa, no może są podobni, może nie, ale mojej opinii to bardziej zasługa tego, że kolarz się do tego przyczynił. Co prawda tego kolarza to on, cóż. Pokrewieństwo, o dobra, tyle źródeł. Chociaż streamy cieszą się największą popularnością w godzinach późnych, wieczornych i nocy, mają ikonę i Krzysiek. Nie transmitowali nigdy tak późno. Czyżby wczesne pójście spać, by obawiać przed nocymi marami? Nie, po prostu kurna. Nocy się śpi, proszę państwa. Nocy się śpi. Bo to jest noc. Chyba nie muszę tłumaczyć. Więc no, moja opinia, po prostu nie chcą po nocy nagrywać. No i chyba nie chcą też. No, Konan jest tam wśród społeczności zbytnio ulubiany, nie? Już od 2006 były nawet jakieś tam reportaże od sąsiadów na jakichś takich. Już tego nie wiem, czy to znajdę na YouTube. Raz to znalazłem i nie, chyba więcej już tego nie znajdę niestety. Już to więcej nie odnajdę. I ogólnie żal serce płacze, mianowicie. Jedno takie radio zrobiło taką sondę wśród sąsiadów Konana, co na niego wyzalewali, że on to matkę bija, w ogóle to prezydent z niego taki jak z koziej dupy trąba. No cóż. No to teraz sobie wyobraźcie, że tam był dzień, że burdy po jakiejś 24. Że słychać na całą ulicę, jak nie wiem, jak majorczy Konan się trzą, chleją, gdzie pewnie i podobne rzeczy robią, to no, ja byście, no, ja bym był takim sąsiadem, który ma koło siebie to nosiciela, chuja ostatniego, to ja bym po prostu, jak Kuba Bogu tak kubie, to kurna, bym tak zrobił. Więc no może, więc no, moje opinie to bardziej takie, albo żeby sąsiedzi na mnie donieśli, albo po prostu na zasadzie, bo w nocy się śpi, proszę państwa. Ale no cóż, o teraz będzie coś o moim pierwszym filmie Meksykana. Co, swoją drogą? Ciekawe? Co? A to co No to oglądaliście, łazieneczka cóż. czy kibelek? No. Czytaj ten. Czytaj właśnie, sami się obalają, że nie było nigdy wjazdu na chatę. Ja pierdolę, no. No nie było, no nie w ogóle. Już w tamtym okresie kurwa Meksykana to zrobił. Ale wracając. W pierwszym filmie Meksykana Kononowi stanowczo zabrania pokazywania niektórych pomieszczeń. Fitując tam nie wolno. Przecież zwykły bałagan to dla niego nie problem. No, w tamtym okresie. W tym okresie nawet częściej było sprzątane. Typu tam na przyjeździe tego, wuwunia czy innych. To tam było ogarniane. W sensie. Na zasadzie, żeby tam ładnie można pokazać było domek drewniany. O to chodziło. No i co? No i po prostu moja opinia to bardziej coś na zasadzie, żeby pokazać się od tej lepiej strony, aby zobaczyli burdel w zimnym pokoju, czy nie wiem, czy w byłym tym, byłej głównej kwaterze Pio, to według Konana to by już w ogóle jecho to paszanowe by spadło. Więc no cóż. Ale wracając. Tam nie wolno, przecież zwykły bałagan to dla niego nie problem, zważywszy na jego elementarny brak higieny widoczny na jego materiałach. Tak więc może i siły nadprzyrodzone sprawiają, że krzyczą, zbierają się wchodzenia do tych miejsc. No nie wiem, więc to też może siły nadprzyrodzone, nie wiem, zakazują wejścia na Fort Knox do tryby. Nie, dobra, może nie do tryby 63. Nie, 50, nie, 51, pardon. Czy do innych takich. Czy na zaplecze sklepa, nie? Nie, że coś, albo coś tam gdzieś stoi. Po prostu, to kurna, moja opinia, albo. Albo chcą. Albo po prostu nie chcą pokazywać w burdelu. Albo normalnie. Normalnie się boją, że jak zobaczy ktoś, że coś tam, że jest, to przyjdzie i zajebie, że tak to powiem. Podpierdoli pozwolicie, że już tego na drugi dzień nie będzie.
Co mnie sobie się zgadza, tym bardziej, że aż mi się przypomniało taki film nagrywany przez jednego gościa, co tam pokazał niemieckie cmentarze, nie? No i co? No i ty tam raz robił na telewizji i tam pokazywał jakieś miejscowości. Jeden taki nagrobek był z takim, chyba to był z Piaskowca, taki niby pseudo drewniany krzyż. No to czy idę tam rzeźba, nie? To na drugi dzień to zajebali. Więc to może jakieś przyświęcenie Konona. Takie na zasadzie uważaj, bo zajebią. Uważaj, bo ukradną. Uważaj, bo zniknie. Nie wiem. Ja tak obstawiam, bo sensownie bardziej tego się nie da wytłumaczyć. W domu nie ma żadnych zdjęć, poza zbiorowym kolażem kilku fotografii i z zamieszkich wraz z rozwojem technologii w domu powinno chociaż pojawić się jakiekolwiek kolorowe zdjęcie. Może Konowiczowie nie chcieli w ten sposób przypominać sobie o trudnych chwilach, jakie ich spotkały na szkole 17 i zostawili sobie zdjęcie jednym przed przyjazdem do stolicy Podlasia. Kurwa, jak ja mam to obalić? A. Lenistwo już genetyczne. B. No nie wiem, może po prostu są tam jakieś zdjęcia późniejsze, ale po prostu Krzyśkowi się nie chciało tego pokazywać. Ba, jest nawet. Jak nie ma innych zdjęć, jak uznamy to, nie wiem, Konona czy kogoś tam z. Czyli dalej są te czarno-białe zdjęcia, nie? Typu Konona z tej legitymacji szkolnej czy innych rzeczy. Nawet tutaj jest fragment, to chyba jest Konon, wstrzymany przez panią Leonardzie. I co? I no. Powiem tyle, że. To chyba było gdzieś robione w latach 80., a oni przyjechali do Białegostoku w 70., więc no jakby. No, co mogę powiedzieć? Tutaj to jakby trochę jest obalone. A dalej, że nie robili kolorowych zdjęć, to mają opinię A, ale nie są B. Mieli jakiś tam, jakiś pewno czarno-biały aparat przez pewien czas, który działał. I po prostu nie chciało się obejrzeć na co robi, to robić normalnie. Byli zbyt. I nie tylko Reżynatorowi, ale całej rodziny Kononowiczów. Bo na zasadzie jest ten kolarz już za niego ten. Pewno dali trochę tam pniuszków i ten. I nie chciało im się, ale mniejsze. Bo powtarzam 5 razy słowo nie chciało się. No nie chciało się, no. Nie chciało, co mogę powiedzieć. No nic, no. Pospolite jak to u Kononów. Ale nie szkalujmy aż tak od reżynatorów. 12 punkt. Krzysztof zawsze wspominał o tym, jak bardzo tęskni za wilkowym rodzinną wsią dzieciństwa. Może właśnie dlatego, że tam miał spokój i nie nękały go. Żadne problemy ze psychiką. Jak chodzi o problemy z psychiką pod tytułem Frajerzy spod bramki. I nie wiem, i rzucanie gnojowicy czy petard na podwórko. No to tak. To no kurwa, to zgadza się. To no tam miał spokój. A poza tym, no stricte każdy lepiej wspomina miejsce dzieci, gdzie spędzał dzieciństwo, niż miejsce, gdzie spędzał dorosły, więc no. Ten. Dobra, 13. Brat Kononowicza był samym pacjentem tym choroszczy, czy no tak jak ja, Krzysztof cierpi na mitomanię, a matka Leonarda pod koniec życia nie była w pełni sił intelektualnych, kurwa, no, chyba tam 80 czy 90-letnia stara babcia, przepraszam, głucha babka, co zasadniczo jedynie co to coś tam był kosze mieszanką polskiego i białoruskiego i. No ten. I co mogę jeszcze powiedzieć? I pospolicie. No, zdaje się, by miała. Ledwo chodzi i. No, bliski jest jej koniec. Że pod koniec życia, no, pod koniec życia. No, wiele dziadków jest pod koniec życia, nie w pełni siły intelektualnych i to normalne w miarę. A brat Kononowicza, z tego co kojarzę, był jeden taki incydent. To chyba o tym szef sztabu wspominał nawet. I parę razy na szkolnej się przewinęło, że pospolicie ten Bogumił po prostu dostał w dzieciństwie tak mocno w łeb, że normalnie te traumy się tam
Trochę poprzestawiało, co? No, po prostu dostał uraz głowy i no, na tym, no, ty, nie ma chyba, nie muszę dalej chyba kontynuować. Może obstawiam, że to bardziej to, a, Conan? No cóż, Conan jak to Conan, nie muszę chyba tłumaczyć. Dlatego chłop dużo przeszedł, bo zasadniczo stracił matkę, stracił brata, stracił nagle wszystkich i tego. I został sam i musiał sobie menę ściągnąć. Co dla niego to też. Szczerze powiedziawszy, Conan to taki, w mojej opinii, najstarszy stulejarz. Taki kurna. Ja by się poszukało, to chyba starszego się nie znajdzie. Kurwa, w ogóle. Marzę tego Street Fightera, by tutaj wypierdolę, bo ten. No i tu grę. Grę z zastosowaniem jakiś minus 15 za ten. Biednych lub. A, jak myślicie, czy to zwykły zbieg okoliczności lub genetyczny problem, czy też jednak siły nieczyste zniszczyły psychikę biednych ludzi? No, jak już to genetycznie coś spierdolone. I to o czym mówiłem, że Kononowiczowie wiele lepsze przyszli. Ale bardziej chyba nie mogę tego obalić. Zamknięte pokoje jeszcze jakoś można wytłumaczyć, ale żeby zamykać szczelnie wszystkie szafy, ona już ma na tym punkcie szczególną obsesję. No kurwa, coś się wspominałem o syndromie uważaj, bo zajebią, uważaj, bo ukradną, uważaj, bo zniknie. Więc no cóż. Więc no, ja by to powiedzieć. No kurwa, no. To, że zamyka szafki, to no. Mówię, no, raz go już okradli, więc no jest uważny. Dobra, dalej. 15. Na drzwiach domu widnieje napis KMB 2012, choć mamy 2018. Konan jeszcze go nie starł oficjalnie, jako podał fakt, że w tym roku po śmierci matki jego czas stanął miejscu, a może napis stworzony święconą kreaturę ma zapobiec złym mocom przez cały rok. No kurwa, przez cały rok to ten. To tam. Co się powiem tyle. Kto ściera te napisy, szczerze? Często to tam się spotykam z czymś takim, że raz to było napisane. Później na to kreda zginęła, to coś innego się stało. I po prostu się nie chciało jednej literki przekreślić czy dwóch, żeby było to uznanie to 2013, 2014, 2015. No, są w mojej opinii lenistwo pospolite i to, że faktycznie go nam przechodził wtedy rok. Ale cóż. Ale no, co ja tam wiem, no gówno. Moja opinia, zwykłe lenistwo i to co tam. I to, że to normalnie ten napis jest dla niego sentymentalny i ten rok. Wracając do czytania podpunktów. 16. Konaleć mówił, że jego rodzice odkupili ten dom w 75. Pardon, biedni rolnicy z Wanwi i Mardu nie mogli sobie pozwolić na dom w mieście, jakikolwiek by on nie był. Musieli go odkupić po okazyjnej cenie. Nie. Zaniżona wartość domu mogła być spowodowana właśnie dodatkowymi mieszkańcami. Chata przy torach. Stara. Przedwojenna. Bez gazu. Ogrzewanie a la piec kaflowy starodawny. Akuratnie jak to Krzysiek mówi. Że jak to powiem, cena rynkowa pewno to nikt tego normalnie tej chaty nie chciał kupić, a Konowiczowie byli znaleźli się na zasadzie. Cóż, no ja bym to powiedzieć, byli wtedy też pod ścianą, bo matka Krzyśka wtedy zachorowała, a kułactwo jeszcze w Polsce to było kiepsko, trochę jeszcze postrzegane. W zasadzie, o patrzcie, bo on ma własne gospodarstwo. Patrzcie, o kułak, o proszę. No i co? No i pospolicie, kułacy kułakami. Zabrali Kononowiczom to gospodarstwo na Warmii. Musieli się przeprowadzić do Białegostoku. Kupili sobie tam działeczkę tuż koło torów. W przedkolonnej chacie. Bo tam to chyba 67 rok był rok budowy. Której to
Dziwię się, że już wtedy grzyb się panoszył. Burd była chyba. W ogóle to tam ponoć było to chyba tam puste. W sensie, że kupili pustą chatę i dokupywali tam meble w ogóle, więc co. Więc co, jakby pusta łuba koło torów, bez jakiegoś sensownego grzewania. Niby woda tam jest i elektryczność, ale no co to tam jest? I no cóż, i no. I no zasadniczo domek drewniany, no kurwa, kto mi normalnie mieszka w domach z drewna, no. Oprócz Amerykanów. Co oni dalej to uznają za modne, a u nas to już chałupy drewniane to robi się, a to na jakiś tam w górach, że niby fajne od proszę domki, a to tam gdzieś uznajmy to nie wiem. A to gdzieś jako domki letniskowe, czy w lesie pospolicie. W zasadzie pewnie żyje się cały rok i najczęściej to jest robione z grubych bali. A ta chata komona to była jeszcze robiona według starych, lekko białorusko-ruskich standardów, więc. Ale no cóż, moja opinii pospolicie, nikt tej chaty nie chciał, bo znajdowała się przy torach, no i starodawny pies robił swoje. I tyle. Nic chyba więcej nie muszę tłumaczyć. Na grobie rodziców Kononowicza postanowionym jeszcze za życia ojca nie ma ich dat śmierci i żadnej tabliczki wskazującej na pochówek Bogumiła Kononowicza, brata Krzysztofa. Czyżby do pogrzebu nie doszła, a ciało zostało złożone na polu rybnym i nie znamy nikomu poddaszu? Być może są one nawet zmumifikowane, a chory umysł Kononowicz nie chce niczym prawdziwy fraun dbać o zmumifikowanie zwłoki z przodków. Tak, zgadza się. Znajduje się u Konona cały pierdolony. Jak się pogrzebie tam na tym strychu, to jeszcze znajdzie się mundur zomowca, zomowcy, UBK oraz innych takich podobnych organizacji typu Gestapo i innych, należących do rodziny Krzysztofów, się Krzysztof Kononowiczów. Dokumenty na przynależenie do partii NSDAP, a w ogóle to tam jeszcze znajdziecie Arkę Przymierza, Świętego Graala i w ogóle całe to znajdziecie tam białe kruki zmumifikowane. Tak kurwa na serio. Co do kurwa Bogumiła Kononowicza, to sam nie kojarzy z jego grupy i pewno no albo został wrzucony na pałę do zbiorowej mogiły. Ja pogrzeb to się odbył na zasadzie, że grabiarze byli jego głównymi gościami. Albo to jest teoria z wyniesieniem zwłok na frych. To może się powoli zgadzać. Nie wiem, nie znam się. Ukonano na strychu, nie wiem, więc to takie nad zastanowienie się. A to z drugiej strony znajduje się tutaj to takie wydało, więc no jakby tam było to Konon na święte miejsce i na zasadzie kurwa mumie tam by trzymał, to by chyba ktoś zauważył, że a tu noga wystaje, a tu ręka, a tu coś tak dziwnego, to za kurwa coś mi się nie zgadza. Więc no cóż, ja pili kurwa główną prawdę. Albo po prostu gdzieś to tam poruszenie wyryto dat i tyle. Nie, że. No dobra, to czytałem o 18. Sam major nigdy nie był na poddaszu. Dziwne, że mieszka 3 lata w domu. Domu i nie. Dziwne, że mieszkasz 3 lata w domu i nie wiesz albo nie chcesz wiedzieć, co się w nim znajduje. Nie wiem. Ja myślę, to tam miałem, że. W sensie nie wiem. Ja na przykład u starego nigdy nie byłem, w sensie w chałupie starego, bo no cóż, chyba nie muszę tłumaczyć, że jest jeszcze tak zwany burz u mnie. W sensie no, że mieszkam trochę oddzielnie, jeżeli... Kurwa, zawiesiłem się. Dobra, to życzę. No, w chałupie mojego starego istnieje coś takiego jak strych. Istnieją różne takie, no głównie strychy. Na zasadzie, to ja sam tam zbytnio nigdy nie byłem. A teoretycznie mieszkam w tej chałupie od lat. Więc normalnie tą samą teorią można uznać, że tamto
Dotrzymanie kałacha i dowody na to, że co robił Bośni. A w ogóle to tam jest drugi ten, drugi sarkofag strychowy. Więc no cóż. Ale no cóż, 19. Gdy Konowicz odjeżdżał do Choroszczyny na sygnale, powiedział redaktorowi Wiszczochopijowi, by giełać u podach. Marzewski już raz wędrował po dachu, tyle że to był dach pomieszczeń gospodarskich lewików i kuchni letniej. Krzysztof wprawdzie kazał Jarkowi zejść, ale nie miał do niego wyraźnego żalu. Sformułowanie o nieważeniu po dachach wypowiedziane z pełną powagą dotyczyło zapewne dachu samego domu, na który własny, co jest oczywiste ze zasadami sztuki budowlanej, prowadzi przez poddasze. Kurwa, w ogóle takie... Bo się tak rozgadałem, że się zaczynamy jeszcze bardziej niż zwykła płyta. Moja opinia bardziej to na zasadzie, bo chałupa Konator trochę chce się rozpierdolić i ma, że tak to powiem, ponad 80 lat, niż fakt, że znajduje się tam włas. No bo też normalnie, bo Meksykano to tam trochę wykradał z paczek, a tu wódkę, a tu pieniążki, więc no może to też taki, może to też taki odruch Konona, że uważaj, bo ukradł. Uważaj, bo zabiorą. Uważaj, bo ten. Więc no cóż. No ja jak opinii. Pospolite dbanie o chałupę. Dobra, idę jeszcze tego. Kurwa, my dopiero na 19. Kurwa. To przyspiesz, major Sadowski czasem lubi bez zapowiedzi wyjść z domu i oddawać się rozrywką za pieniądze z WDL. To jest sporo letnich miejsc. Czy ma prawo samodzielnie wyjść ze swojej posesji? Tymczasem Krzysztof już po paru godzinach nieobecności Wojtka Płaszcza szuka współlokatora poprzez policję. Czy to tylko zwykłe przywiązanie, czy może strach przed kolejną nocą spędzoną na samym wynajmniejszym domu? Teraz przywiązanie. Tak, no wideo pewne gorącego dnia u państwa. U pary prezydenckiej. No, przewiązani są ci kochani przyjaciele, raczej byli, bo sami wiemy, majora już nie ma z ciebie głosu. To smutne. Cóż. No. Cóż, dobra, teraz 23. Jak wspominałem, były sekretarz i swojego czasu najbliższy współpracownik Konona Czeczetkowicz, Krzysiek przejadł za siebie pogrzebowy brata. A bezrobotnego, żyjącego w nędzy człowieka, 4000 na trumne kwiaty i wszelkie opłaty pogrzeby były wybawienie. Jak widać, Kononowi pieniądze przydały się na jedzenie, więc pogrzebu nie wyprawiał. Bo za co miał wybrać? Lepiej przecież złożyć brata na podaży obok braty i matki? Co za kurwa? Jak lepiej złożyć brata na podaszlu obok brata i matki, no. Nie, ile? Przecież on miał tam jeszcze jednego brata, ale co do tego drugiego, to ja by to powiedzieć, on nie jest tam pochowany, normalnie, w sensie... No kurwa... Jak? No, nie wiem. Pierdolę, serio, to jest sarkofa. Wyczarowaliśmy czwartego brata tego. W sensie czwartego brata Kononowicza, o. Ja pierdolę, kurwa mać. Tak serio. Mówię, pewno na pogrzebie głównymi gośćmi to byli ci grabiarze, którzy zakopywali po prostu truchło, bez nawet wybijania daty na pomniku. I no cóż. I po prostu, no, może tak zostało, może pewnie mamy, może przez pewien okres tam było jakieś coś w rodzaju swojej sygarki, co może się odkleiła pospolicie, że tam zmarła i tak dalej. Ale, no nie wiem, nie widziałem, nie byłem tam nigdy na Białymstoku.
Więc no cóż. Więc no jakby to powiedzieć, w mojej opinii i bardziej to tam leży w tym grobie, tylko że jakby nie jest ono oznakowanie, że oni na pewno tam leżą. Fakt, że przeżarł majątek zasiłek pogrzebowy brata, no to no możliwe też, czy nie zdziwię, nie? Bo no cóż, ja by to powiedzieć, przyciął pewno tutaj na koszach, tu tamto. I normalnie tutaj dał grabarzę, żeby zakopali ciałko. A sobie to a za resztę pieniędzy kupił sobie chyba 500 litrów mleka, więc no cóż. Dobra. Dziwne, że przez tyle lat Krzysztofa nie odwiedziła żadna rodzina. Czyżby zerwanie kontaktu przysłużyło by się opędzeniu ciekawskiej rodziny od poddasza? Wszak do poddaszu mogliby przebywać w razie ewentualnych noclegów. Dziwny pokój, gabinet. Co tam jest jeszcze? Nie by nawet. Czekaj. Plan. A właśnie, plan lekcjonowy, ale to tego brałem swoim tam tabelkę domu na szkolnej 17. O, proszę bardzo, proszę wspólnego. Mogliby przybywać. W gabinecie. Pokoje w dziennym raczej nie. W zimnym możliwe. No. Pokój. No zimne możliwe. W kiblu no raczej nie. Na poddaszu half na half. Chociaż to normalnie śpi na poddaszu, no. W sensie są tacy, ale no. Strych jak to strych tam pełno kurzu i obstawiam, że jest gniza, to tam już się w ogóle rozprzestrzeniła. Jakby tam przestawić te kufry oraz ogarnąć trochę ten sarkofag. To by zgnizał, no tym bardziej pod najprawdopodobniej ciałami państwa Kononowiczów, to tam by się, to tam pewno się rozwinęło jak pierdole, ale no, cóż. No, ale wracając. No, powiem tyle. Mogliby spać w gabinecie, mogliby spać w zimnym, mogliby spać Enedwery Kafakę. No, w gabinecie i w zimnym, bo w kilu raczej nie. W schowkach to nikt nie śpi. Jeszcze jakby, kurwa, jak to? Tu jest schowek, tu. Szósty. Przejście do kibla. A, to tak jest. Do tego schowka to akurat ciekawe. W sensie, no, Konon to też ma tam jakieś zejście do piwnicy z tego, co kojarzałem. Miesza, a to, że Krzyśka nie odwiedzała żadna rodzina, a ja piwni. Oraz to normalnie to wszystko wymarło. O rodzie Kononowiczów to też trochę się zapomniało. No i co, no i normalnie ta białoruska rodzina Konona to moje opinii prosty normalnie Krzysiu mi się zapomniała i tyle. Bo nie ma jakiegoś sensownego wytłumaczenia. Też i lepiej się nie chwalić. Widzieć tym, że nasz uznajmy to daleki kuzyn czy daleki krewny jest sławny w internecie za byciem no knurem w Białymstoku oraz ogólnym pośmiewiskiem. No cóż. Krzysztof nie odwiedza grobów rodziców. Może zwyczajnie dlatego, że nie ma tam ich ciał i pozostały one na szkolnej. A może... czy ja tutaj... Kurwa, ile ja pominąłem tyle punktów, to przepraszam, to przelatuję. Dom Krzysztofa jest pełną przejść tajemniczych schowków wnęki, idealnie miejsce na okrycie zwłok. No kurwa mać. No tutaj to nie... Ja mogę tyle powiedzieć na ten temat, że ogółem nic nie mogę powiedzieć na ten temat. No właśnie. Dobra, Krzysztof często ma załamania nerwowe, które mogą być skutkiem opętań. No i dawaj na byle sytuację z początku stycznia tego roku, gdy krzyczał zabiciem i groził mu pociśnięć sobie żyła. Nagle dzień później znów zachowały się normalnie. Oczywiście takich sytuacji było więcej. W mojej opinii on dalej, aby kojarzycie te takie, że tak to powiem, załamania nerwowe i podobne rzeczy. To moja opinia, u Konona to dalej jest, w sensie
Życia łatwego nie ma. Zatrzymałem się na 2012. Ja by nie patrzeć, to może jeszcze nad tym, nad latami młodości, kiedy to donosił na kolegów. I na co? I na mojej opinii. Zabijcie mnie, to kurna po prostu się chwilowo tak załamuje, później na następny dzień, gdy się prześpi, wstaje szczęśliwy, szczęśliwy chłop. Więc no, cały Krzysiek. Jesteś 27. W trakcie takich zachowań opisywane powyżej w punkcie 26. Krzysztof często mówi, że nikt nie ma prawa wejść na szkolę 17. Jednak każda osoba, nieważne kim ona jest, potrafi wpuścić na swoją posesję. Wyjątkiem jest Meksykan. A, no cóż, kurwa. Powiem tyle. Po prostu się załamuje, bo, że tak to powiem, jego. To jest prosty człowiek. Chłop ze wsi, który to nagle po dostaniu swoich 5 minut to dostał dodatkową jeszcze sławę, bo ludzie go pamiętali. I co, normalnie, na mojej opinii tak drze się, że ten, że bo po prostu tego te, też z jego słowa i podobne takie zapraszanie ludzi na szkołę, na nagrywanie filmów i podobne rzeczy, to go trochę też przytłacza moje opinii. Miejscami. Każdy się. Każdy miejscami pęka, nie? No to już zaczynam, że Krzysiek nie odwiedza. Lenistwo. Dlaczego bohaterowe serio mieszkają tylko w jednym pomieszczeniu? Kurwa, to chyba jeszcze raz czy dwa było. Mieszkają, bo im się po prostu normalnie nie chce gdzieś ulokowywać. W innym miejscu łóżek. Z czasów Bogumiła, z czasów Leonardy, już była tam ta wersalka, było to tam wszystko ustawione, Kononowicze sobie się normalnie nie chciało tego przestawiać, też i go rozumiem, bo to jest dosyć ciasna chałupa, wykręcenie taką wersalką, to by kurwa jeden wkurw armiański i 5 zgrzewek jakby pochłonęło, więc no cóż. I tu się powtarza już te. Tutaj ten punkt po prostu się powtarza jak ja. Dlatego no cóż, ta teoria to trochę schodzi na psy. Co się działo ze Krzysztofem Konowiczem, gdy mieszkał sam jak palec i nic się nim nie interesował? Pił, beczał, piwniczył, pił mleko, zapraszał Meneli, wszystko i wszystkie inne rzeczy. Żył. Podobne rzeczy. Czy Maja naprawdę nie chce się wyprowadzić, a może już nie ma takiej opcji? Sędziszewo? Tragedia stamtąd? Niemcy? Różne tam mieszkania w Krakowie? No cóż. Kurwa, 32 punkt to mnie rozwala. No ja jak się. Jak to, często. Gdy starsze osoby się modlą, to czy na przykład w intencji zmarłych, czy najnormalnie, to podnoszą głowę do góry, że imię do nieba, nie? To jakby trochę moje opinii normalne, tylko kościołki podobnych instytucji. I co, 32 punkt. Stepia starej teorii, następne to może kurwa Enedu Erika Faty, coś się z tego wybierze. Powiem tyle, ta teoria to jest gówno ten. Powiem tyle. Gówno warta tutaj. O kurwa, jeszcze lepiej. Plan trzech wojen światowych Alberta Pikea. Piki. Nazwijmy go Pika. No ile to jest ten. Dobrze czytany ten. No, Kruszpil. Kurwa, że on jeszcze aktywny, to ja ten. To jest ten papież. On to miał chyba słowo jakoś. 18, 19. To, nie wiem, tak było wtedy na niej, jego pamiętam, chyba bunt. Bum. Ale no. Dobra, na następnym odcinku to może być to ten sam trzech wojen, czy coś innego tam wygrzebie na tej Wikipedii teorii. I powiem tyle.
Czy dana szkolna inaczej jest nawiedzony? Otóż, proszę państwa, mam nadzieję, że udowodniłem, że nie. Przy czym dosyć małej ilości dowodów, a prawie naśladowania, to ciekawe, czy to... O, film nie dostępny, no kurwa. Parodiując ją. O, nie, jest. Halo! Na koniec to jestem babciunią! Curuś, chodź tu do mnie! Dobra, idź ty już, wyjdź. Curuś! Daj rączkę! Daj rączkę, chodź curuś! A gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Dobra, koniec. Swoją drogą polecam ten kanał. A poza tym... Dobra, to... Szkoda 17, moja opinii to po prostu nie jest nawiedzona, chociaż raz był nam taki filmik, gdzie coś tam chyba łaziło po strychu, a Meru to tak patrzył, jakby coś tam się działo. Ale ogólnie to, że jest nawiedzona, to bardziej taki żart społeczności niż fakt, że tam jakieś paranormalne rzeczy się dzieją. No to jeszcze paranormalne, no kurwa, rzecz paranormalna, no. Są te całe kurwa reportaże o jakichś czupakabras, nie czupakabras, kurwa. Demonach z kibla twojej babci, nie wiem. Demona wojny według go i podobnej rzeczy. I co? I będzie to takie kurna foliarskie pierdut, jako tako nakręcone, puszczone na debili. Najczęściej z Ameryki i tyle. I no cóż. I no, moja opinii, nic tam nie jest. To, co jest tam najbardziej nienawidzonego, to lokatorzy z Choroszy i nic więcej. I no tyle, i obie do zębów.